Sobótka. Noc ognia, wody, magii i miłości. Nim nastało chrześcijaństwo dla ludów zamieszkujących obszar Europy, Słowian, Celtów, Germanów czy Ugrofinów, święto letniego przesilenia było jednym z najważniejszych w dorocznym cyklu. Było ono związane z kultem słońca, księżyca, wody, płodności i urodzaju. Obchodzono je w najkrótszą noc w roku, a więc 20 lub 21 czerwca. Nie wiemy, czy nasi przodkowie mieli odrębną nazwę dla tego święta, gdyż znane nam określenia, jak sobótka, noc kupały, palinocka czy noc świętojańska, pochodzą już z czasów późniejszych i wiążą się z próbami chrystianizacji tych pradawnych pogańskich obrzędów. Owe zabiegi Kościoła doprowadziły również do całkiem niezłego zamieszania, tak w nazewnictwie, jak i w kalendarzu, ale po kolei. Pierwotne święto przesilenia letniego miało na celu uczczenie magicznej nocy pojedynku między Słońcem a Księżycem. Jeszcze do początku XX wieku w wierzeniach ludowych zachował się przesąd, iż tego wieczoru Słońce kłania się Ziemi, a więc zachodzi dwa razy. Chowa się za horyzontem, wraca i chowa się ponownie. Tarcza słoneczna i życie z niej płynące, a także ogień, istotny element święta, były darem Swaroga. Zatem w obrzędach ku czci władcy nieba nieodzowne były ognie i ogniska. Przy czym musiały być to żywe płomienie, poświęcone. Ważna była procedura rozpalania. Iskry wolno było pozyskać tylko przez tarcie drewna o drewno i to gatunków drzew uważanych za święte, jak dąb, olsza czy leszczyna. Ogniska rozpalano na wzgórzach, brzegach rzek czy jezior w miejscach ustronnych. Palono w nich zioła, czasem składano inne ofiary dla słońca. Młodzież tańczyła w kręgach i przeskakiwała przez płomienie, aby się rytualnie oczyścić. Innym elementem czczonym tej wyjątkowej nocy był księżyc, odwieczny rywal słońca, ale i jego boski małżonek. Wierzono, iż nadaje on swymi promieniami w wodzie cudowną leczniczą moc, stąd po zachodzie słońca odbywały się rytualne kąpiele mające zapewnić zdrowie i urodę. Woda związana była także z kultem płodności. Podczas słowiańskich wesel każdy z uczestników brał łyk wody z jednego kubka, by zapewnić nowożeńcom płodność. Nic dziwnego, iż za szczególnie szczęśliwe uważano związki zawarte w magiczną noc ognia i wody. Była to też jedyna szansa na samodzielne wybranie partnera. Młodzi byli podporządkowani surowym prawom rodu. To starszyzna decydowała o wszystkim, w tym i o małżeństwach. Niemniej, jeśli panna lub kawaler nie byli jeszcze zaręczeni, to w noc przesilenia letniego mogli poszukać sobie partnera. Ba, wolno im było z błogosławieństwem bogów oddalić się w las, a po powrocie uważani byli za pełnoprawne małżeństwo. Nic dziwnego, iż owo pradawne święto nie mogło spodobać się kapłanom nowej wiary. Tańce kobiet przy ognisku i rzucanie ziół uznano za czarownicę na sabacie. Młodzież w lesie oznaczała rozpustę. Całość trzeba było koniecznie ucywilizować. Próbowano na różne sposoby. Wysiłki mające na celu całkowite usunięcie święta nie przynosiły rezultatu, więc przeniesiono je na sobotę przed zielonymi świątkami. Stąd podobno nazwa sobótka, choć sobótkami nazywano też po prostu ogniska. Dla przykładu góry Ślęże i Łysą Górę nazywano sobótkami odpalonych na nich ognisk. I tu warto podkreślić, iż owe święte miejsca Słowian zdegradowano do miejsc sabatów czarownic. Następnie usiłowano przerzucić obchody palinocki na Wigilię świętego Jana Chrzciciela. Stąd mylne określenie noc świętojańska i noc kupały. Kupała to określenie wschodniosłowiańskie, na świętego Jana, gdyż chrzcił poprzez kąpiel, czyli całkowite zanurzenie w wodzie. Tu już można było próbować łączyć świętego z dawnymi leczniczymi ablucjami i kultem wody. Koniec końców, z owych prób oswajania pogańskiego potwora wynikło wiele nieporozumień. Do dziś spotyka się opracowania, w których można przeczytać o rzekomym bogu płodności Kupale i o słowiańskim święcie obchodzonym w Wigilię świętego Jana, czyli 23 czerwca. Jak zatem ma się ludowa noc świętojańska do pogańskiego przesilenia? Zacznijmy od tego, iż nie w każdym regionie naszego kraju była organizowana. Najwcześniej zaczęła zanikać na obszarze Wielkopolski, gdzie biskup Andrzej Łaskarz w 1420 roku wydał surowe zakazy obchodzenia sobótki i zobowiązywał proboszczów do napominania i karania za nieprzestrzeganie swego dekretu.
kiedy do Polski w XVI wieku dotarli protestanci, jak choćby luteranie, na obszarach, gdzie znajdowały się ich duże skupiska, również zniknęły ku północy. Tam, gdzie przetrwały, można było w obrzędach odnaleźć wiele z pradawnych elementów. Zacznijmy od najważniejszego, czyli ognia i ognisk. Rozpalano je jak przed wiekami przez pocieranie kawałków drewna lub nakładając koło drewniane z wiechciem słomy polanej smołą na słup. Energiczne obracanie kołem powodowało tarcie, a to dawało iskry. Następnie koło zdejmowano ze słupa i toczono do ognisk ustawionych w rzędzie. W niektórych regionach, w tym na Pomorzu, od ognisk zapalano wiechcie słomę na wysokich żerdziach i obiegano z nimi granice pól i wsi dla ochrony przed złym i czarownicami, a także na urodzaj. Wokół ognisk nadal tańczyły kobiety, przepasywały się teraz ziołami, zwłaszcza blicą, jako tą, która najlepiej chroni przed złą magią. Skakano przez ogień już nie na chwałę słońca, aby popisać się siłą i wykryć wiedźmę. Wierzono, że ta ze skaczących kobiet, która wpadnie w żar, jest ciotą. Wielkopolskie określenie czarownicy. Również jeśli jakaś niewiasta nie pojawiła się na obchodach Sobótki, stawała się podejrzaną o konszachty z diabłem. Chrześcijaństwo przyniosło ze sobą obezwładniający lęk przed ingerencją czarta i jego służek, wiedźm, w każdą dziedzinę życia. Siły zła miały być szczególnie dokuczliwe w okresie Sobótki, stąd noszenie na sobie poświęconych ziół lub zatykanie roślin o mocy ochronnej w domach, pod strzechami czy w oborach. Za magiczne zioła uchodziły wspomniana już blica, czarcie żebro, odczyn, czyściec, gałązki olszyny i lipy oraz szczególnie skuteczny czarny bez, zwany też heptem. W wieczór świętojański kobiety udawały się na rozstaje dróg, by w samotności i milczeniu szukać ziół, które zerwane w tym szczególnym czasie zyskiwały magiczną moc. Nie były to jedyne rośliny związane z Sobótką. Wszyscy znamy baśń o kwiecie paproci. W wierzeniach ludowych Słowian paproć była rośliną szczególną. Zakwitała raz do roku właśnie w noc świętojańską. Zobaczyć ją mógł tylko człowiek o czystym sercu. Do pozyskania kwiatu paproci należało się odpowiednio przygotować. Po pierwsze, trzeba się było rozebrać do naga, przepasać zielem bylicy lub różańcem, a w ręku mieć modlitewnik lub Pismo Święte. Magicznego kwiatu strzegły bowiem hordy czartów, nie wypuszczających łatwo z rąk tak wielkiego skarbu. Kwiatu nie wolno było zrywać ręką. Należało go strząsnąć na biały obrus, najlepiej zabrany z ołtarza. Zawinąć i w milczeniu, bez oglądania się za siebie, udać do domu. Nagrodą za owe trudy były magiczne dary rośliny. Wiedza, możliwość stania się niewidzialnym oraz umiejętność wyszukiwania zakopanych w ziemi kosztowności. Odtąd młodzież, której nie pozwalano już kojarzyć się w pary w świetle sobótkowych ognisk, oficjalnie chadzała do lasu szukać paproci, a że należało szukać tego, trzeba było tylko skalkulować ryzyko. Po powrocie z takich poszukiwań nie byli sankcjonowani jako małżeństwo i niejedna panna pozostała bez wianka i bez kawalera, za to z szarganą opinią. Jeśli zaś o wiankach mowa, dziś jest to element obowiązkowy wszelkich obchodów Sobótki do tego stopnia, iż owe uroczystości nazywa się po prostu wiankami. Dawniej wianki pleciono dla ludzi i zwierząt. Krowom zawieszano je na rogach, by chronić zwierzęta przed czarownicami, które nie miały nic lepszego do roboty, jak odbieranie im mleka. Inne wianki plotły panny, by dowiedzieć się o swoim zamążpójściu. Montowały je na deseczce ze świeczką i kładły ostrożnie na wodę. Jeśli wianek utonął lub zaplątał się w szuwarach, przed właścicielką rysowała się wizja staropanieństwa. Jeśli zaś odpłynął daleko, to i widoki na męża nie były rychłe. Najlepiej było, jeśli wianek wyłowił jakiś kawaler. Zazwyczaj młodzież umawiała się wcześniej i chłopcy czekali w odpowiednim miejscu na łódkach, by je wyłowić. Czasem udało się zidentyfikować właścicielkę i wraz z wianuszkiem oddać jej serce. Wiele miłości tak się zaczynało. Wiankami nazywano także miejskie obchody Sobótki. Przyzwyczailiśmy się utożsamiać polską obrzędowość ze wsią i kulturą ludową. A tymczasem bastionem świętojańskiej tradycji okazała się być Warszawa. Jeszcze w XVIII wieku ksiądz Kitowicz pisał o powszechności ognisk sobótkowych w miastach i o zakazach marszałka wielkiego koronnego wynikających z obawy przed pożarami. Najwyraźniej pod latarnią najciemniej, bo właśnie stolica słynęła ze swoich wianków. Opisy obchodów pojawiają się w prasie przez cały XIX wiek.
Pod koniec owego stulecia przekształciły się owe wianki w rodzaj festiwalu na wodzie. Panny rzucały swoje wieńce, ale towarzyszyła im muzyka grana przez orkiestry, pokazy fajerwerków, wyścigi wioślarzy, rejsy parostatkami, ba! Poszczególne cechy miejskie stowarzyszenia rywalizowały ze sobą w konstruowaniu ogromnych pływających wieńców lub w dekorowaniu łódek, żywych obrazów. Słowem, był to barwny festyn, choć z dawną tradycją miał już niewiele wspólnego. Współcześnie daje się zauważyć modę na przywracanie zapomnianych obrzędów. Nie ma w tym nic złego, jeśli tylko jest to robione z zachowaniem szacunku dla dawnych tradycji. W końcu warto znać swoje korzenie.